październiku 2021 kamerzysta wpłacił 150 tysięcy złotych poręczenia majątkowego i dzięki temu opuścił areszt tymczasowy, w którym spędził około pół roku. Już kilka dni po wyjściu na wolność nagrał on krótkie instastory, gdzie po raz pierwszy od dawna pokazał swoją twarz w mediach społecznościowych, udowadniając tym samym, że nie dotyczył go żaden zakaz związany z publikowaniem wizerunku w internecie. Była to jedynie plotka, którą przez lata powielali zarówno widzowie, jak i niektórzy twórcy. Kamerzysta podsumował swój pobyt w zakładzie karnym. Schudł wtedy 20 kg i zaczął pisać książkę, która miała opowiadać o całym jego życiu. Jestem aktualnie w trakcie pisania mojej książki. Na etapie 3/4, może 4/5 w areszcie czasu nie marnowałem, jeżeli o to chodzi. Schudłem też 20 kg. W momencie wyjścia z aresztu autobiografia była w większości gotowa, jednak mimo to od ponad 2 lat nie pojawiły się na jej temat żadne nowe informacje. W odpowiedzi na pytania związane z ewentualnym powrotem na YouTube'a stwierdził, że póki co potrzebuje trochę czasu dla siebie. Nie jestem w stanie wam na razie odpowiedzieć, kiedy wrócę oficjalnie, ale na pewno wrócę. Musicie też zrozumieć, że po tym wszystkim jednak chciałbym troszeczkę czasu mieć dla siebie. Kilka dni później pytanie o powrót na YouTube'a pojawiło się po raz kolejny, tym razem przy okazji live streama prowadzonego przez ówczesną dziewczynę kamerzysty oraz jego przyjaciółkę. Łukasz odpowiedział, że na pewno wróci, ale nie wie jeszcze w jakiej formie. Powrócić to powrócę, tylko nie wiem czy jako ja, czy jako... Tego samego dnia Wawrzyniak wystąpił gościnnie w filmie pod tytułem Kamerzysta powrócił, który został opublikowany na drugim kanale byłego członka jego ekipy. Przez większość odcinka mogliśmy jedynie usłyszeć Łukasza zza kamery, a w kadrze pojawił się tylko na chwilę i ponownie nie pokazywał tam swojej twarzy. 2 miesiące później, w grudniu 2021, na instagramowym profilu nowo powstałej federacji Prime MMA pojawił się pierwszy post o treści Main Event, na który nie zasłużyliśmy. Po kilku dniach ujawniono bohaterów walki wieczoru, czyli Kruszwila i Kamerzystę. Post ogłaszający Łukasza został polubiony przez ponad 76 tysięcy osób, co czyni go trzecim najpopularniejszym zdjęciem w historii tej federacji. Więcej polubień zgromadziły tylko posty dotyczące ZUSie. Już po kilku tygodniach byliśmy świadkami dziwnej sytuacji pomiędzy bohaterami nadchodzącego main eventu. Postanowili oni trochę poddymić przed walką, dlatego najpierw wymienili się uprzejmościami na Instagramie, a następnie umówili się na spotkanie twarzą w twarz w pobliskim McDonaldzie. Mogę cię nagrywać. Zwykle nie wtrącam się w takie sprawy, ale to jest jakiś Armagedon. Nie będę się tutaj bić, kurwa, ale cię zajebić. Wielu widzów potraktowało to jako oczywistą ustawkę, szczególnie, że influencerzy mieli zachowywać się na nagraniach tak, jak na starych, reżyserowanych odcinkach. Niedługo później kamerzysta wraz z Kruszwilem wzięli udział w programie Zadyma, poprzedzającym pierwszą galę Prime. Prowadzący przytoczył słowa Boxdela, który określił Wawrzyniaka upadłym youtuberem, na co Łukasz odpowiedział w następujący sposób. Boxdel to jest Boxdel, no co? Przecież my go tak naprawdę wypromowaliśmy, te całe Fame MMA to kto wypromował? No ja z Kruszwilem wypromowaliśmy Fame MMA. No pamiętam, pierwsze konferencje chyba były na kanale Mark. Kamerzysta zdradził, że włodarze Fame MMA byli rzekomo zainteresowani zaangażowaniem jego osoby dopiero po tym, jak dostał on propozycję od Prime'u. Czyli Boxdel ci proponował walkę w Fame? Nie bezpośrednio, ale próbowali. Jak się wy zainteresowaliście i zobaczyli konkurencję, no to zaczął proponować. Na odpowiedź Boxdela nie trzeba było długo czekać. Po paru minutach napisał on na Twitterze krótki post o treści Wawrzyniak ty tłuczku. Niedługo później Michał rozwinął swoją wypowiedź w trakcie programu Aferki. Przyznał on, że wraz z kamerzystą dogadywali kilka lat wcześniej jego potencjalną walkę na Fame, podczas której Łukasz miał ściągnąć swój charakterystyczny worek Gucci i już wtedy pokazać twarz. Jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło. Ja pamiętam, że dla mnie to wtedy było dość atrakcyjne, bo dużo ludzi chciało, wiesz, takiego zdemaskowania kamerzysty i tak dalej. I za tą odpowiednią kwotę on by też sobie zawalczył. On tą propozycję dostał, ale dostał ją 2 lata temu. Zdaniem Boxdela w późniejszym czasie ze strony Fame MMA nie padła żadna nowa propozycja, a już szczególnie nie po wyjściu kamerzysty z aresztu. To nie jest tajemnica, tym bardziej, że wiesz, Fame MMA było streamowane na kanale Kruszwila. Jak najbardziej w jakiejś części oni, wiesz, oni pomogli. Ja tego nigdzie nie powiedziałem, że nie. Niedługo później odbyła się konferencja przed pierwszą galą Prime MMA, podczas której doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem kamerzysty. Były youtuber awanturował się z innym zawodnikiem, Ziemowitem Kossakowskim, i w pewnym momencie postanowił rzucić w niego szklanym kieliszkiem. Oh! Pech chciał, że przedmiot zamiast tego poleciał w stronę publiczności i rozbił się przed małą dziewczynką. Łukasz momentalnie się zreflektował i wielokrotnie przepraszał za tę sytuację. Został on słusznie skrytykowany za swoje zachowanie, podobnie jak ojciec dziewczynki, który przyprowadził córkę na takie wydarzenie. Pod koniec konferencji Łukasz podszedł do niej i przeprosił osobiście za swoje zachowanie. Debiut kamerzysty w oktagonie miał miejsce w lutym 2022, a sam przebieg walki z Kruszwilem nie był dla nikogo zaskoczeniem. Wyższy i cięższy Wawrzyniak wygrał swój pierwszy pojedynek w
zaledwie 11 sekund. Jeszcze na tej samej gali miał odbyć się tzw. extra fight, czyli dodatkowa walka Łukasza ze wspomnianym ziemowitem Kossakowskim, jednak ostatecznie do niej nie doszło, ze względu na przegraną byłego dziennikarza TVP z Jasiem Kapelą i pogorszenie jego stanu zdrowia. Dwa miesiące później, w kwietniu 2022, w sieci pojawiły się materiały promujące nadchodzące wydarzenie o nazwie Live Game. Projekt miał być odpowiedzią na licznie powstające federacje freakfightowe, jednak zamiast walk na zasadach MMA, uczestnicy mieli wziąć udział w turnieju inspirowanym popularnym wówczas serialem Squid Game. Medialnymi włodarzami federacji zostali Kamerzysta oraz Crushville. Co ciekawe, w tamtym czasie mieli oni także krótki epizod na TikToku. Na koncie Marka pojawiło się w sumie 12 wspólnych filmów, które nagrali w charakterystyczny dla siebie sposób. A za co ja mam? No i co? Widzisz? Wiesz, ile to kosztuje? Odbiór ze strony widzów był wyjątkowo pozytywny, co pokazują milionowe wyświetlenia. Kamerzysta i Crushville w ramach promowania wydarzenia Live Game prowadzili konferencje i inne programy na żywo, brali udział w wywiadach, a także nagrali wspólny utwór o nazwie Hollywood. Jakby tego było mało, wrócili oni do tworzenia filmów, tym razem na kanale Live Game Vlog. Materiały pojawiały się mniej więcej raz na dwa dni i każdy z nich gromadził ponad 100 tysięcy wyświetleń. W czerwcu 2022 doszło do kolejnej dramy na linii kamerzysta Boxdel. Warto wspomnieć, że Michał Baron prowadził wówczas regularne transmisje na kanale Aferki i zdarzało mu się wypowiadać o projekcie Live Game i kamerzyście w nieprzychylny czy prześmiewczy sposób. Dla przykładu, na jednym ze streamów skrytykował on rzekomo słabe wyniki wykręcone na wspólnym filmie kamerzysty i Crushville'a, pokazując jego liczby na Instagramie. Chłopaki w 22 godziny zrobili 10 tysięcy polubień na Instagramie, to nie jest nie wiadomo jak dużą liczbą. Zasięgowo widzę, że chłopaki spadli. 145, 136, 84, no. Jednak nie pokazał on tego samego materiału na TikToku, gdzie przebił barierę miliona wyświetleń. Michał odniósł się także do komentarzy niektórych widzów, którzy sugerowali, że Fame MMA zdołało osiągnąć tak duży sukces tylko dzięki transmitowaniu pierwszych konferencji na kanale Crushville'a. To jest mega odklejone powiedzenie, to jest tak jakby ktoś dał ci klucz streama i mówił, że wyboostował ci federację, bo zrobiłeś streama na jego kanale. Wiadomo, jakaś cegiełka była, ale kurwa, nie przesadzajmy znowu, że to była jakaś kurwa chujwiejaka pomoc, że dzięki nim Fame MMA nagle jest gdzie jest. Kamerzysta odniósł się do wielu zarzutów. Stwierdził on, że Boxdel celowo dyskredytuje zarówno Prime MMA, jak i Live Game, bo wyczuwa w nich konkurencję. Próbujesz po prostu zaczepiać inne federacje i próbujesz zniszczyć teraz mnie. Czyli robisz identyczny schemat, jak w przypadku Prime'a na samym początku. Czyli mówisz, że to nie ma prawa bytu, że to nie wyjdzie. Wytknął on także Michałowi to, że rzekomo pojawia się wśród danych ludzi tylko wtedy, kiedy osiągają większą popularność. Przylepiasz się do ludzi, którzy mają w danym momencie popularność. Ja nie wiem, jak ci ludzie tego nie wyczuwają. Jesteś tak długo w internecie, a ludzie tego nie wyczuwają. Nie wiem, być może dlatego, że też mają z tego korzyści. Łukasz zarzucił Boxdelowi kłamanie w wielu kwestiach, tak jak przy wspomnianym komentowaniu statystyk jego filmu. Specjalnie wszedłeś na Instagram, żeby pokazać zaniżone statystyki. Specjalnie nie pokazałeś TikToka, który miał parę milionów wyświetleń. Doskonale widziałeś, że jak powiesz, a 200 tysięcy to nie są duże wyświetlenia, to ludzie ci w to uwierzą. Cały czas kłamiesz, non-stop kłamiesz. Jak można tak kłamać, non-stop? Wawrzyniak odniósł się też do słów Michała, który stwierdził, że promowanie pierwszej konferencji Fame MMA na kanale Crushville'a miało być korzyścią obopólną. Zdaniem kamerzysty był to jedynie pięciokrotny boost zasięgów dla federacji, a on sam miał mieć przez to problemy na swoim kanale. Chciałbym ci przypomnieć, że wasze konferencje miały po 20 tysięcy osób na live, a jak my wbiliśmy w momencie swojego prime'u do was, ta liczba zwiększyła się ponad pięciokrotnie. Żadnych korzyści z tego nie miałem, ograniczyli mi zasięg na kanale, gdzie nawet mi nie zapłaciłeś ani grosza za to. Po pierwszym live game'ie organizator zapowiedział drugą edycję wydarzenia oraz zmianę prowadzących. Nowymi twarzami projektu zostali Tomek Olejnik oraz Mariusz Hejter-Słoński. Szef organizacji opublikował także oświadczenie, w którym stwierdził, że został wprowadzony w błąd przez kamerzystę i Crushville'a co do ich przeszłości. Dodał on też, że nie chce się utożsamiać z osobami, które szerzą nieodpowiednie treści i zachowania. W sierpniu 2022 roku kamerzysta wraz z Crushville'em zaczęli prowadzić live streamy na YouTubie. Nie były to zwykłe transmisje, ponieważ czas ich trwania zależał od donatów wysyłanych przez widzów. Każda wpłata o minimalnej wartości kilkudziesięciu złotych przedłużała czas trwania live'a, a ta osoba, która wpłaciła pieniądze jako ostatnia przed końcem czasu, wygrywała telefon lub gotówkę. Niektóre z tych transmisji trwały po kilka godzin, w trakcie których widzowie wpłacali nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podczas live streamów prowadzący odpowiadali także na różne pytania zadane przez widzów, takie jak to dotyczące zakończenia współpracy ze wspomnianym wcześniej Live Game. Dlaczego my właśnie nie zrezygnowaliśmy? Zostaliśmy wymienieni na kogoś lepszego. Ja nie rezygnowałem z Live Game, w sensie ja się dowiedziałem o tym od Marka. Co ciekawe, mimo zakończenia współpracy, kamerzysta i Crushville nadal tworzyli treści na kanale Live Game Vlog, jednak zmienili jego nazwę na KXK. Jest jakby inna nazwa kanału, a kanał jest ten sam. Dopiero po kilku dniach kanał wrócił do organizatora wydarzenia, który usunął wszystkie filmy i zmienił jego nazwę na zwiększsprzedaż.pl, marketing dla najlepszych. Z tego powodu 17 sierpnia 2022 założony został nowy
YouTube'owy kanał KXK Vlog, na którym nadal pojawiały się filmy i transmisje na żywo. Zasięgi były mniej więcej takie same, każdy film przebijał barierę 100, niekiedy 200 tysięcy wyświetleń. Jak możecie się domyślać, kanał został ostatecznie zbanowany 25 lipca bieżącego roku, a przez kilka miesięcy działalności zgromadził ponad 10 milionów wyświetleń i 117 tysięcy subskrypcji. Jednym z powodów, dla których Wawrzyniak zdecydował się na robienie filmów i prowadzenie transmisji na żywo zamiast intensywnych przygotowań do walki na kolejnej edycji Prime, mogła być jego poważna kontuzja kolana, której nabawił się podczas treningu. Dolegliwości były na tyle silne, że do oktagonu wrócił dopiero 2 miesiące później i to na specjalnych zasadach. Kamerzysta miał zmierzyć się na trzeciej gali Prime z Ziemowitem Kossakowskim w budce telefonicznej, gdzie nie było miejsca na zrobienie nawet jednego kroku. Tydzień przed galą były dziennikarz TVP także nabawił się kontuzji, przez którą nie mógł wziąć udziału w tej walce. Zastąpił go wówczas Kuba Lasik, z którym Łukasz poradził sobie bez większego problemu. Miesiąc później, w listopadzie 2022, kamerzysta wziął udział w trzecim i póki co swoim ostatnim pojedynku. Zmierzył się z Michałem Bagietą Gorzelanczykiem w formule bokserskiej na czwartej gali Prime. Walka zakończyła się nokautem, a Wawrzyniak zanotował tym samym swoje trzecie zwycięstwo. Pod koniec 2022 kamerzysta zaczął pojawiać się na TikTokowym profilu członka swojej starej ekipy, znanego szerzej jako Trener 69. Nagrali oni w sumie kilkadziesiąt filmów, które obejrzały setki tysięcy osób. Z kolei w kwietniu bieżącego roku Łukasz zaczął dodawać filmy także na swoim TikToku. Osiągnęły one z miejsca ogromną popularność, a każdy z nich zgromadził średnio 800 tysięcy wyświetleń. Profil kamerzysty zaobserwowało przez to ponad 100 tysięcy osób. TikToki pojawiają się u niego bardzo nieregularnie i zazwyczaj w humorystyczny sposób nawiązują do panujących w danym momencie trendów, z wyjątkiem jednej sytuacji. Kamerzysta został wywołany do tablicy przy okazji drugiej konferencji poprzedzającej wydarzenie Move Federation 2. Poszło o najnowszy film Goatsów, czyli ekipy złożonej z Sylwestra Wardęgi, Boxdela, Wojtka Goli, Kacpra Bońskiego i Izaka, w którym nieznane dziewczyny walczyły ze sobą o możliwość wzięcia udziału w piłkarskiej gali spod szyldu agencji Spotlight i potencjalnie zyskanie dużej popularności. Ostatnia konkurencja, czyli walka bez zasad o zdobycie piłki, okazała się wyjątkowo kontrowersyjna i odbiła się szerokim echem w internecie. Krzysztof Stanowski, czyli prowadzący konferencję, porównał produkcję Goatsów do filmów kamerzysty, z czym nie zgodził się Sylwester Wardęga. Dzień później Łukasz Wawrzyniak nagrał kilkuminutową odpowiedź, w której stwierdził, że faktycznie nie powinno się zestawiać jego starych produkcji z obecnymi filmami Goatsów, ponieważ jego materiały były w całości reżyserowane i nikomu nigdy nie stała się tam krzywda. Jest to prawda. Nie są jakkolwiek porównywalne, bo wszystkie moje filmy były reżyserowane. To, co aktualnie wy nagrywacie, wydarza się naprawdę, tak? Te dziewczyny naprawdę się poszarpały, te dziewczyny naprawdę się podtapiały, tam naprawdę stała się krzywda. Kamerzysta zauważył, że gdyby po nagraniu filmu przez chłopaków okazało się, że jedna z dziewczyn jest w jakimś stopniu niepełnosprawna intelektualnie, to Gołci znaleźliby się w identycznej sytuacji, co Wawrzyniak na początku 2021. Gdyby doszło do sytuacji, w której którakolwiek z dziewczyn miała jakieś upośledzenie, delikatne, i stałaby jej się krzywda, automatycznie wszyscy idziecie siedzieć do więzienia, znaczy do aresztu, tak jak ja poszedłem siedzieć. Chociaż o tym nie wiedzieliście, ale to była identyczna, odwzorowana sytuacja. Kamerzysta, kiedy był jeszcze w swoim prime time na YouTubie, poza robieniem filmów kładł nacisk na tworzenie muzyki. Wypuścił w sumie 2 albumy, które osiągnęły ogromną popularność i znalazł się na pierwszym miejscu listy Oliz. Od co najmniej roku pracuje on nad nową płytą, o czym daje znać w swoich mediach społecznościowych. Snippet jednego z utworów pojawił się na Instastory Łukasza w październiku 2022 i możemy tam usłyszeć najprawdopodobniej, jak wyglądało jego zatrzymanie przez służby mundurowe. Zabezpieczam tak jak haker. Wybacz mamo, synek twój zarabia siano. Z kolei w zeszłym miesiącu kamerzysta udostępnił kolejny snippet, tym razem jako podkład do jednego z TikToków. Wspomniał tam także o nadchodzącej płycie. Od kilku tygodni cały polski internet żył sprawą Pandora Gate. Kamerzysta został co prawda wymieniony w materiale Sylwestra Wardęgi, jednak przez cały okres trwania afery nie pojawiły się w jego stronę żadne konkretne zarzuty. Mimo to Łukasz Wawrzyniak od około miesiąca nie jest aktywny w internecie. Ostatni film na jego TikToku pojawił się 27 września bieżącego roku.